cześć, witajcie, z tej strony Gilatki, zapraszam was bardzo serdecznie na kolejny odcinek z gry Roblox. Moi kochani, witam was serdecznie na tym kanale, dzisiaj gramy w Billionaire Empire. Link standardowo do gry macie w opisie, no i na starcie również przypominam, że dziękuję serdecznie i tak dalej, ale jeśli podoba wam się ten kanał, podobają wam się te filmy, a YouTube stwierdził, polecę ci ten film, polecam ci, bo nie wiem, jest fajny, cokolwiek takiego, a nie subskrybujesz tego kanału, zasubskrybuj, lecimy do 100 tysięcy, dziękuję serdecznie za wszystkie nowe subskrypcje, również jak polecacie znajomym, rodzinie, wujkowi, tacie, mamie, komukolwiek tam, jak sobie życzycie, najczęściej pewnie koledze albo koleżance. Także, dzisiaj gramy w Billionaire's Empire, nie grałem nigdy w tą grę, szczerze mówiąc, więc zobaczymy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Zagramy sobie ten cały tutorial, który tutaj jest oczywiście, gra mnie oprowadzi, co się tutaj dzieje i tak dalej. This is your island. Earn money by tapping on the business. Dobra, czyli mamy po prostu klikać? Mam klikać? O, tutaj jest 2500 dolarów. Kliknij zielony przycisk, by go zaupgrade'ować. A, mam 2500? Skąd mam wiedzieć, że mam 2500? Dobra, to klikam w takim razie. Możemy też... Aha, fantastycznie. Kiedy masz wystarczająco pieniędzy, możesz kupić menadżera, który będzie klikał za mnie. No i to jest robota wspaniała. W ten sposób można działać. Nie wiem, po co mam mieć, szczerze mówiąc. Może walczę z innymi biznesmenami. Walczymy na przykład o klientów, czy cokolwiek takiego. Nie mam pojęcia, szczerze mówiąc, ale zobaczymy. Kiedy biznes... kiedy skończą nam się rzeczy, to pojawi się czerwone kółko i wtedy nie będziemy tworzyć pieniędzy. W sensie nie będzie nam generować pieniędzy. Dobra, rozumiem. Wtedy musimy podnieść skrzynkę i uzupełnić. Aha, czyli jakby musimy uzupełnić ilość produktów, tak? U nas. Dobra, proszę bardzo. Niech będzie. Świetnie. Teraz już znasz podstawy. I to tyle? This is town center, czyli to jest centrum miasta. Możesz tutaj znaleźć różnych sprzedawców i kupować od nich i wymieniać różne dobra. To dobra. To mi pasuje w takim razie. Możesz kupić sobie fajne auto. Co dalej jest? Możesz kupić vaults. Aha, czyli możemy kupować po prostu sejfy. I daje jakieś super boosty. Okej. I've given you some gold, go ahead and purchase a copper safe. O, możemy kupić ten podstawowy safe za 1500 zł. No, dobra. Co on nam daje w takim razie? Czy to będą jakieś rzeczy, które będą wypadały? Dobra, dostaliśmy Steve Unemployed, czyli to jest niezatrudniony Steve. Dziękuję serdecznie za Steve'a. Gratulacje, odblokowałeś pierwszego specjalistę. To, jak jest niezatrudniony, to raczej nie jest specjalista, ale niech będzie. Żeby go ubrać, musisz kliknąć przycisk ze specjalistami. Dobra, jest, proszę bardzo. Jest pierwszy i założyłem go. Bardzo dobrze. That's everything. To wszystko, co wiem. Powodzenia. Będziesz bilionerem bardzo niedługo. Dobra, schowamy sobie ten miecz, nie jest mi potrzebny. A mogę też klikać tutaj, żeby zbierać pieniądze. Dobra, jesteś moim specjalistą. Widzę, że są różne sejfy. Auta mnie raczej nie interesują w chwili obecnej. Który to jest mój tycoon? Tam jest mój tycoon. Dobra, czyli za kolesiem z samochodami. Bardzo przyjemnie. Mamy 2,28. Nie wiadomo, ile generujemy na sekundę. Dobrze. To jest 43 miliony kosztuje. Okej, dobra, niech będzie. Mamy też gaśnicę, co mi nie poprawia sytuacji mojej. Dobra, inwestujemy. Aha, nasz sklep rozbudował. Co to za złodziej? Halo, halo, co to za złodziej? A to on mi tu przyszedł, złodziejował. Możemy zatrudnić... Aha, żeby zatrudnić menadżera. A do czego nam specjaliści tak naprawdę? Co on tu robi? Decrease region unlock cost, czyli jak odblokujemy jakiś region... Aha, tam są regiony do odblokowywania. Proszę bardzo, jak to odblokuje ten region, on kosztuje 92 miliony, to będzie w stanie mi zmniejszyć tego koszt. Co prawda na razie nie jest to zbytnio potrzebne. Mamy też samochody, mamy też jakieś paczuszki. A, możemy zebrać pierwszą, proszę bardzo. 15 sekund się przenosimy i dostajemy 50 golda. Jakby w przyszłość z tego, co rozumiem. Dobra, ale... Tap to earn. Aha, i teraz nam się będzie po... Aha! I teraz będzie nam się... Teraz będą się generowały pieniądze, jak będę klikał na to. I mamy też obok skrzynkę, która pokazuje 94%. Dobra, czyli w ten sposób. I za 20 upgrade'ujemy. Wszystko jasne. Mogę też kupić upgrade'y razy 10 albo upgrade'y razy 25. Na przykład od razu zrobić 25 i cyk. Halo, panie złodziej! Won mi stąd! Co on mi tutaj chciał zrobić, kurde? Dobra, w takim... A, mam też miecz. To może mieczem jestem w stanie go też załatwiać. Prędkość razy 2. To się może przydać jak najbardziej za 49 robuxów. Ja to na to patrzę zawsze też jako wspieranie twórców, którzy robią gierki. A gra wygląda naprawdę bardzo ładnie, szczerze mówiąc. Pieniądze razy 2, też bardzo chętnie, to się na pewno przyda. Pieniądze razy 2 będą zawsze bardzo przyjemne. Auto zbieranie, a złoto razy 2. Nie wiem, skąd brać jeszcze złoto, więc to mnie specjalnie jakoś nie interesuje.
ale możemy zatrudnić menadżera za 744. Co on będzie robił? On będzie klikał za mnie, tak? A, no to generuj hajsik, proszę bardzo, jak najbardziej, generuj. Za 500 golda kolejne 25 poziomów, za kolejne 500 golda kolejne 25 poziomów. To biorę w takim razie. To jest nasz sklep. Czy będziemy mieli tu więcej sklepów? A, tu mamy kawiarnię za 12,5 tysiąca i to jest 7 tysięcy. Dziękuję serdecznie. Chwila, czy ja dostaję teraz razy 2? Tak, czyli ta kwota, która tu jest, razy 2. Czyli możemy kupić kolejne 25, kolejne 25 i tu jest maksymalny poziom, kupiliśmy. Bardzo dobrze, więc mamy już 23 tysiące i kupujemy kawiarnię, która daje nam... Aha, musimy kupić menadżera. Okej, to bierzemy menadżera. Klikaj nam, pani menadżer. Robimy poziomy razy 10, bo to mnie to, co jest najbardziej, to, co mnie najbardziej interesuje. Ciekaw jestem... Aha, bo możemy tych specjalistów jeszcze... Dobra, zobaczmy, z czym specjalizują się nasi specjaliści. Jakich możemy kupić? Podstawowy był za ile? Za 1500, potem jest za 3, albo za 6000, a złota! Dobra, to kupmy jeden diamentowy za Robux. Zobaczmy, co z tego wszystkiego wyjdzie. Mam nadzieję, że wypadnie nam coś naprawdę kozackiego. Totalnie bardzo fajnego. Jest! I animacja przede wszystkim, jak ładnie wygląda. Mityczny Sir Bloxworth. Czy będziesz mi na przykład zwiększał ilość pieniędzy? To byłoby totalnie kozackie z twojej strony. Co ty robisz? Zmniejsza koszty upgrade'u o 8%. Aha, biznesu. A ten robi regionu. Mogę mieć was dwóch naraz? Mogę! Okej, no dobra. Aha, nie mogę kupić. Mogę kupić złoto? Ile kosztuje złoto? Złoto, boosty, time warp. A, możemy pójść trochę do przodu. Pasy. Tutaj mamy oczywiście wszystko. Mógłbym zrobić auto collect. Też byłoby spoko. Ale mogę kupić... 1 milion mogę kupić za 19 robuxów? Naprawdę? Za 19... No dobra, jakby niech będzie. Aha, możemy kupić to złoto. Właśnie, jak te skrzynki tu kosztowały? 3000. Powiedzmy, że kupimy sobie... Tą jedną, proszę bardzo. Kupimy sobie jak najbardziej. 3000, inwestycja, proszę bardzo, cyk. I poproszę tą srebrną skrzynkę. Jak najbardziej, poproszę. Ciekaw jestem, co będzie z tego wszystkiego. Pewnie było już napisane, co tam mogło mi wypaść, ale to już jest kolejna kwestia, jak było okej, nie? Wejdziemy sobie w specjalistów. Ta specjalistka robi... co ona robi? Zmniejsza odblokowanie regionu. Czyli mniej pieniędzy po prostu są mniejsze pieniądze są ode mnie wymagane. Dobra, jestem szybciutki, więc jestem w stanie tu działać. Tu jest 5% tylko i jest uzbierane 300 tysięcy, tu jest uzbierane 100 tysięcy. Dobrze, więc wydaje mi się, że możemy kupić albo pieniądze. Dziękuję za te pieniądze. Możemy tu pójść po skrzynkę. Możemy tu dać. I moglibyśmy teraz 15 minut zrobić do przodu, ale moglibyśmy też po prostu kupić sobie za 19 robuxów te 1, coś miliona i zupgrade'ować to i zrobić to wszystko. Więc jakby, skoro mamy taką szansę, to zróbmy to. Tutaj też musimy uzupełnić skrzynkę. Nie mamy... Aha, chwila. Możemy zatrudnić osobę. Przepraszam, co ty chciałeś mi tu kraść, złodzieju jeden. Jak złapiemy złodzieja, to widzę, dostaję pieniędzy. Tam 43 miliony, żeby kogoś kupić, ale w chwili obecnej jesteśmy w stanie zupgrade'ować to, myślę, na maksymalny poziom. Więc generuj pieniądze i teraz mamy kolejną rzecz, to jest restauracja. Żeby zrobić 25 poziomów, potrzebujemy 400 tysięcy, więc robimy to. Aha, potrzebujemy jeszcze menadżera. I czy teraz się zwiększyło? Nie. Dalej jest tyle samo. Dobra, to kupmy większą paczkę za 8 milionów. Ciekaw jestem, czy te kwoty będą się tu zwiększać, czy jednak nie. Czy przyszedł nam jakiś złodziej? Nie przyszedł nam żaden złodziej. Tu jest 300 tysięcy razy 2, tu jest 100 tysięcy razy 2. Bardzo przyjemnie to wszystko robicie. Kupimy sobie menadżera oczywiście. A i tu możemy kupić supermarket teraz. Dobra, ale ja wolę chyba najpierw po kolei robić każdy. I tu mam już maksymalny poziom i za każdym razem generujesz nam 40 tysięcy razy 2, czyli 80 tysięcy nam generujesz na sekundę. Bardzo spoko. Tamtego jeszcze nie, bo drogi jest. 2,5 miliona, chwila, nie, ja chciałem tutaj o 25 poziomów, za milion. Niech będzie, tu jest jakieś 50, zbieramy. Przejście dalej jest za 84 miliony, czyli na za bardzo, bardzo dużo. To jest za 4 miliony menadżer. No i teraz pytanie, czy kwota się zmieniła? Nie, dalej się nie zmieniła kwota. O kurde, no dobra, to bierzemy sobie jeszcze... Chwila. Skoro już mamy tylu, to jakbym kupił tego menadżera... Tak, tylko nie stać mi na tego menadżera. Chyba, że zaraz będzie mi stać chyba na niego. Chwila, ile tu się pieniędzy? Tu się jakieś drobne nazbierały totalnie. Bo jeśli zrobię tak i zrobię tak... Chwila, nie mogę teraz tak paczek? Mogę zrobić tak, dostarczyć tutaj, cyk. 4,52 miliona. Jeszcze trochę. Dobra, paczuszkę biorę nową. Pyk, na przykład, nie wiem, tu.
4,52. Dobra, i pyk. I kupujemy takiego teraz. I 25 poziomów kosztuje milion. Powiedzmy, on nam tu generuje 50 coś tysięcy, czyli 100 tysięcy tak naprawdę. Potrzebujemy milion, żeby być... Dobra, już jesteśmy w stanie to zrobić. To teraz tak, jak ja to dobrze rozumiem. Play for rewards, Sir Obi... A, nie widziałem, nawet nie zdążyłem. A następny raz weźmiemy sobie udział. Czyli jeśli teraz, jak ja to rozumiem, wezmę paczki, dostarczę wszystkim paczki, tak? Cyk, i wszyscy mają świeże swoje paczuszki. Robię cyk. I wszyscy mają świeże paczuszki, cyk. I tu jeszcze zupgrade'ujemy sobie na kolejny poziom. I teraz wejdę sobie do sklepu i zrobię sobie ten boost, time warp. Aha, on kosztuje 250 albo 99 robuxów o 5 minut. To wtedy wygenerują mi się wszystkie, jakby powinno zużyć wszystkie te pieniądze, nie? Tak mi się wydaje, w sensie powinno nam wszystko zużyć na 100, 5 minut do przodu. A nie, dostajemy pieniądze od razu na swoje konto. Aha, to w ten sposób działa. Dobra, zatrudnimy tego restockera. Niech on tam sam uzupełnia. Aha, czyli on nie będzie tego robił od razu, tylko dopiero jak się skończy. Rozumiem wszystko. Teleporty, autozbieranie. Autozbieranie też brzmi spoko, ale zawsze można przejść. 88 milionów, więc na razie musimy kupić kino, które wygląda na... Naprawdę modele robią wrażenie, powiem wam. Mimo, że często te paczki są kupowane i tu zapewne działa to w ten sam sposób, to jest to naprawdę bardzo fajne. Uwielbiam klikery, naprawdę uwielbiam klikery różnego rodzaju. 25 poziomów, robimy dalej. 116 tysięcy generujemy, co prawda to nie jest dużo. O, tu jest złodziej jakiś. Do widzenia. Tutaj nam generują na przykład, o, milion. Tu dwa miliony, nie no, milion mamy. Tutaj 2 miliony mamy. Tu kolejne pieniądze, tu kolejne pieniądze. I trzeba tak zbierać cały czas, żeby coś tutaj zrobić. Menadżera możemy zatrudnić dopiero za 12 milionów. Właśnie, to pytanie. Czy teraz nam się gold zmienił? Nie gold, tylko cash. Dalej jest milion, czyli to się nie upgrade'uje w żaden sposób. Mogę też klikać tu po 9 tysięcy. Nie jest to jakoś wybitnie dużo, czyli to jest 10% jakoś tego, co tutaj mam? Ale jesteśmy w stanie na przykład... Jesteśmy w stanie trochę to przyspieszyć, w sensie trochę jesteśmy w stanie to klikać i tak dalej. Ale to nie jest jakoś wybitnie dużo, bo no tutaj mamy po miliony. Ten daje bardzo dużo, szczerze mówiąc. Ciekaw jestem, czy jak się wam skończy to, to czy jesteście w stanie mi naprawdę generować więcej. Maksymalny poziom. Możemy też rebirtha zrobić. Aha, musimy mieć wymaksowane 24 biznesy. To jest dużo, szczerze mówiąc. Mamy kolejną nagrodę i Time Warp kolejny, który dostał dla nas. Co prawda mamy jakieś 15 sekund, to nie jest zbyt wiele, ale no... 17% zostało. Mamy też tych kilku specjalistów, ale to mi wiele nie zmienia w chwili obecnej. Pasy. A co daje nam to? Zbieranie razy 1,25 za 1000 roboksów nie brzmi jakoś... Wspaniale bym powiedział, nie brzmi jakoś totalnie fantastycznie. Moglibyśmy sobie zrobić jakiegoś warpa, na przykład o 15 minut. 15 minut myślę. Może hejka. Hejka na klejka. Na nie umiem pisać na klejka. Konewka, witamy serdecznie Konewkę. Dzień dobry. O, on tu sam przyszedł. I teraz tej osobie brakuje. A, i niesie sam. No, dobra, proszę bardzo, bardzo ładnie. Potrzebujemy menadżera. Pan menadżer, klikaj se sam. Popcorn na łbie. Bardzo ładnie. Teraz mamy car dealership, czyli możemy kupić kolejne. Co tam napisała dobrego? Nagrywasz odcinek? Jasne. Pozdrawiam. Konewka 293. Także czasami jak się uda na was trafić, to no, tak to wygląda. Alo. No alo, dzień dobry. Halo, alo. Alo. A buty też są alo. Ale super. To pozdrawiam serdecznie w takim razie. Pozdrawiam. Zbieramy pieniążki wszystkie. Ja się w międzyczasie przejdę do innych, zobaczę, bo tutaj widzę, ktoś ma początkową wyspę. Tutaj jest jakaś totalna aleja rozwałki. Jeśli chodzi o... Aha, dobra, nie przejdę, bo... Ktoś ma laser chwilę. A jestem w stanie wskoczyć bokiem? To jest moje pytanie. Bo ja chciałbym schować ten... Chwila, nie chciałem do siebie pójść, tu chciałem pójść. O, ma jednego też tutaj budowniczego. Halo? Czy ja będę w stanie na przykład tutaj tak... O, nie mogę. Chwila, tu mogę? Nie, chyba nie można w ten sposób. W każdym razie, no, ktoś tutaj ma ewidentnie... To są chyba 3 rebirthy? Nie jestem w stanie stwierdzić. Chyba tak, to są chyba rebirthy. Ktoś ma 3 rebirthy i ma, no, miliard alejek, więc to jest, no, sporo. A, i są też pieniądze wszystkich. Nice, bardzo fajnie, bardzo fajna gierka. Przypomnę oczywiście, że link możecie znaleźć w
opisie, dosyć standardowo. Maksymalny poziom. Tutaj jeszcze nie zaupgrade'owaliśmy. O, może dlatego to idzie tak powoli. I tu byśmy potrzebowali znowu pyk. Jest maksymalny. Dobra, generuj pieniądze. Dlatego ten generował więcej. Się zastanawiam. W ogóle jaką czapkę ma włoską? Soros. Co tu mamy w ogóle? Co to było? Sklep? Nie pamiętam. Jakieś centrum handlowe czy cokolwiek. Tu za 16 milionów się nie opłaca totalnie. Ale to zupgrade'ujemy. Jak najbardziej. Mogę też po 22 tysiące oczywiście klikać i zbierać tu pieniążki jak najbardziej, ale no. Będę musiał to chwilę po prostu poupgrade'ować, żebyśmy byli w stanie cokolwiek więcej zrobić. Wiadomo, teraz jeszcze mam tutaj gdzieś, gdzie to było, Rebirth Ready. Tu jest, o, cyk i dostajemy trochę pieniędzy. Mamy 12,5 miliona, przez co jesteśmy w stanie jeszcze zupgrade'ować dwa razy przynajmniej. Pyk. Minimalnie, poproszę te pieniądze, pyk. I mamy maksymalny poziom tutaj, więc teraz zbieramy sobie 16 milionów. Chciałbym kolejną wyspę odblokować, a to jest 85 milionów, więc całkiem sporo, szczerze mówiąc. Cyk, 14, tu jest 8, tu jest 4, więc zrobimy tak, żebyś miał, o, żebyś miał łatwiej, co drugie, żebyś miał do upgrade'owania. Tam jest 10, 16, to temu już zanieś, zaraz tu będziesz miał temu do zaniesienia. Pyk, zaraz zaniesiesz tam temu i potem będziesz miał do zaniesienia temu. Jakby to jest totalny luz, to jest totalny luz. Teraz tak, mamy 11 milionów, tu poproszę pieniądze, 14, tu jest spoko, to jest milion. No to już te początkowe nam nie generują zbyt dużo. Wiciu. Co tam, pan Wiciu coś chciał? Omygy, hej. Siemka. Sprawdź sklep, jeśli masz mało pieniędzy. No mógłbym sprawdzić sklep i zobaczyć, co tutaj jest, ale niestety ktoś zrobił jakiś gałgan w ten sposób, że tu się kwoty nie zwiększają, bo co mi teraz na przykład da 1 milion? Nic mi nie da totalnie w tym momencie. Dobra, stawiamy tak. Ja stawiam, że jak kupię tutaj ten sklep samochodowy, to menadżer do niego będzie kosztował z 25. 29, trochę więcej. Mogę oczywiście klikać, żeby zarobić 200 coś tysięcy, ale to nie jest żaden sens. Razy 25. 4 miliony! Mhm. Jewelry shop, 26 milionów. Okej, słyszę cię i wszystko rozumiem. Chociaż w tym momencie, jakbyśmy byli w stanie tak naprawdę zrobić cokolwiek więcej. Aha, tu jest. Są już wszędzie procenty, to drop, nie chcę tego. 29 milionów, jeśli byłbym w stanie w tym momencie wyjść tu i zrobić passes. Nie passes, tylko cash, nie, cash, gold, boost. Jeśli bym przeskoczył sobie 5 minut w tym momencie za 100 robuxów, to byłbym w stanie zarobić całkiem sporo. 15 milionów mamy. 206 milionów, ohoho. To bierzemy tego menadżera tutaj. Halo? O, jest menadżer, o! I trochę wkurzony bym powiedział, ale niech będzie. 4 miliony, cyk, od razu robimy na ostatni poziom. No tu już generuje bardzo fajne pieniądze, po 300 tysięcy. Możemy też kupić oczywiście jewelry store, czyli z... Jewelry to jest... są... jak one się nazywają? Biżuteria. Jezu, mój mózg czasami się totalnie resetuje. 8 milionów potrzebuję, to sama mi zarobiłaś na ten poziom. Dziękuję serdecznie! O! I znak się jeszcze dorobił. Bardzo ładnie. 9 milionów, 21 milionów, 27 milionów. No to niektóre tutaj nie dają zbytnio pieniędzy, nie oszukujmy się, szczerze mówiąc. Jakie tańce tutaj wywijańcy, kurde. Omygy, dalej nie wierzę. Nie ma czemu tu wierzyć. 40 milionów, 84 potrzebujemy, żeby przejść na kolejną wyspę i nie mam... A! Jest jeszcze jeden sklep! To bank jest, a nie sklep. Jestem cymbałem. Dobra, jest. Bank generuje 500 tysięcy i dużo kosztuje na menadżera kolejnego, więc tego możemy 120 tysięcy... Chwila, czy ja mogę 120 tysięcy... 120 tysięcy mogę zarabiać klikaniem naraz w tym momencie. To jest dużo, ej, to jest całkiem dużo, muszę przyznać szczerze. Dobra, no to chwilę po prostu pozbieram te pieniądze, bo nie zostaje mi nic innego. Czas po prostu... Czas zbierać! Dobra, minęło trochę czasu. Czas pozbierać nasze tutaj pieniążki, oczywiście wszystkie możliwe. Jasne, chcę dołączyć do obmi, tylko jeszcze chwilę, bo chcę pozbierać pieniądze wszystkie możliwe. I chcę zatrudnić tu menadżera w międzyczasie. Dołączamy. Teleporting to event. Event. Czy jestem sam? Nie, ktoś jeszcze jest. A, to już skaczemy od razu, tak. Dobra, niech będzie w takim razie. Poproszę w takim razie moje pieniądze za to. O kurde, udało mi się jakimś cudem. Dobra, jestem w szoku totalnie, że mi się to udało. Przeskakujemy. Ej, pierwszy. Zielone pole. 97 milionów. Okej, dobra, wszystko rozumiem. To jest spoko. To jakby ja biorę więcej udziału w takich eventach. Nie wiem, czy każdy, kto przejdzie, dostaje te pieniądze, ale spoko. Pierwsze co, mógłbym oczywiście, moi drodzy, pójść tutaj już odblokować tą strefę, ale najpierw chcę ulepszyć bank, żeby oczywiście generował mi pieniądze. Bo, no, bardzo go ulepszyłem. Chwila, czy ty generujesz pieniądze? Czemu nie ma tej dziwnej kontrolki? To jest chyba zepsute. Halo?
Czy ja naprawdę zainwestowałem pieniądze w coś, co nawet nie działa? Okej, dobra, rozumiem. To po prostu moje szczęście. Pustynia! Na pustyni... A, znowu musimy kupić osobę od uzupełnień. Mamy Fire Sword, czyli lepszy miecz. Nie wiem, czemu jest Fire Extinguisher. Czy jest w stanie mi się coś zapalić? Boję się trochę tego, szczerze mówiąc. 68 milionów. Co to jest? Zlotałem. Dobrze, wszystko rozumiem w takim razie. Drogie. A to jest zepsute. A, bo to się pali! Dobra, wszystko rozumiem. Halo! Poproszę to... A, to się pali, dlatego... Dopóki nie ugaszę, no właśnie. Ajajaj. To pierwszy raz mi się coś zapaliło i to dlatego. Dobra, on już generuje fajne pieniądze. To dlatego wszystko nie działało. A ja się zastanawiałem, co jest nie tak? Czy ja coś robię nie tak? Czy coś jest rzeczywiście niedobrze? A tu wszystko jest dobrze, tylko no. Tylko ja jestem głupolem totalnym. Zbieramy te pieniążki oczywiście. 118, 130 milionów. Co oni tam dobrego piszą? Żyjesz. Żyję. XD. Czemu miałbym nie żyć? 119 milionów. Mamy menadżera. Halo? Menadżer. O, będziesz... Ciekaw jestem, czy będzie robił tak jak te tureckie Lognam, co wywijają tymi wafelkami i tak dalej. 25 poziomów. 20 milionów. Ale ja mam na to pomysł, ponieważ chcę jeszcze raz się złarpować 5 minut i zobaczyć, co jesteśmy w stanie wygenerować za pieniądze. 930 milionów. Dobra, to jest dużo, szczerze mówiąc. Więc robimy ci maksymalny poziom w tym momencie. To jakieś dodatki małe, ale strasznie małe to jest, kurde. 105 milionów. Soda stand. Aha, czyli tu będziemy po prostu mieli takie, jakby to ładnie określić, tu będziemy mieli takie po prostu z napojami i jedzeniem, tak? 3 miliony generujesz naraz. Ten już 20 milionów wygenerował. Dobra, dobra, ja rozumiem, że się rozpędziliście. Surf shop. O, to już jest zdecydowanie większy. Razy 25, 40 milionów, mógłbym to zagradować, szczerze mówiąc. 1 milion to daje. Tylko 1 milion naraz? To jest już 26, a to jest już 17 milionów, więc no, tak to wygląda. Kiedy będzie odcinek? Kto to wie? Kto to wie tak naprawdę? Wszystko w zależności, kiedy go oczywiście wrzucę, więc zbieramy wszystkie. Stać nas na nowego menadżera. Pyk. I mamy 290. Czy jak klikam po 4 miliony? Nie, klikam po 400 tysięcy. To nie jest zbyt wiele. Tu kolejne miliony i kolejne miliony. 270 coś milionów. Dobra, i robimy oczywiście 20 i 50 poziomów, więc jakaś tam góra się dobudowała boki. Tu patrząc na wielkość, to tu jeszcze będzie raz, dwa, trzy. Ile tam było? To było 4 i 4, nie? Chyba. Nie, 3 i 3 i 4. A, znowu się pali? Co jest? Need supplies. Aha, po prostu, dobra. Czyli musi dostarczyć, niech będzie w takim razie. Musi dostarczyć po prostu zapasów, więc dam tobie zapasy, proszę bardzo. Po tej stronie mamy 4, po tej stronie mamy też 4. Czyli 4 i 4 to mamy tak naprawdę... matematyka 8? Matematyka bywa ciężka, okej? Okay? Dobra, niech będzie. Matematyka bywa bardzo ciężka. Kupujemy tutaj to wszystko, upgrade'ujemy ci wszystkie poziomy. Teraz potrzebowałbyś 160 milionów jakoś na kolejne poziomy. Nie stać mnie na to, żeby ci tyle dać w chwili obecnej. Restocker kosztuje 700 milionów, więc też mnie nie stać, żeby takiego dać tobie. A i tu jest 14%, to przydałoby się pewnie uzupełnić. Pyk, dobra, niech będzie. Halo? Czemu się rozpadło? O co tu chodzi? Kupujemy 4 poziomy i mamy maksymalny poziom, jak najbardziej. Teraz mamy do kupienia gas station, czyli stację z paliwkiem oczywiście. I tu, czy tu się zmieści 4 naprawdę? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Może? W sumie jakby nie patrzeć, to może się zmieści. 1,26 biliona, zima. Od razu za pustynią jest zima. Bardzo ciekawa teoria, muszę przyznać. Ile to w ogóle kosztuje? Bo chciałem to jeszcze zobaczyć. 227 milionów, dobra. Skoro 227 milionów, to ja uzbieram sobie jeszcze to. Tam się nie kończy, chyba się jeszcze nie kończy. Halo, tu złodziej biega. Halo, panie złodziej, co tu się dzieje? Oddawaj te pieniądze moje. No, 10 złota. W sensie nie, chyba on mi chyba tylko złoto dają. Nic więcej. A tam się... A, podpaliło się. Okej, okay, rozumiem. Już jestem. Show. Już. Możesz generować hajs. Dziękuję serdecznie. Bardzo, bardzo ładnie. Poproszę paczuszkę, bo potrzebujemy jej wrzucić tu. O, cyk. Tam jest 11% też na końcu, więc wrzucimy też paczuszkę. I cyk. I 227 milionów. I możemy to też zaupgrade'ować chyba od razu na 55 milionów, 55
i dwa razy po 55, tylko stąd biorę pieniądze i już jest okej, już jest kolejny. I generuje nam 2,5 miliona naraz taka stacja. Więc to jest tyle, jeśli chodzi o ten odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobał. Jeśli tak, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję, bo lecimy oczywiście powoli do 100 tysięcy. Nie wiem, czy będę robił więcej odcinków z tego trybu, ale zobaczymy tak naprawdę, czy z tej gierki. Póki co zapraszam was również na NB. Pierwszy link w opisie, możecie kupić bardzo fajne gierki, ale możecie również kupić robuxy i doładowania do Robloxa, więc myślę, że warto. Póki co komentujcie, subskrybujcie, trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. No i cześć! Pa, pa!